Chciałbym na przykład z tej strony piorun naczelny inżynier tego miejscowości, jak dzisiaj zrobimy sobie ekstremalny offroad na Cegielnie w Celestynowie. Ładny był wyskok w powietrzu. Przed wami praktycznie. Popatrzcie, tej drogi tu nie było wcześniej. No nie, sorry, bardzo było. Tylko mi się popierniczyły drogi, jeszcze 30 lat nie byłem. Bo staw jest. O. Jedziemy, rzucamy. Teraz dopiero robi się ciekawie. Gliniaste tereny. Teraz to dopiero będzie offroad. Zobaczcie, glina, glina, wszędzie glina. Oczywiście wiecie, nie po to czyściłem rower, żeby teraz upierdolić go w glinie. Więc sobie dzisiaj tak fajnie, relaksacyjnie pojedziemy po tej glinie. Ale możecie zobaczyć, jakie to są tereny. To jest czysta glina, ludzie. Normalnie już mi koła chodzą na boki. Teraz też rzuciłem na kolejny bieg. To jest już naprawdę teren ekstremum. Słuchajcie. Słuchajcie, co jak co? No ale taki do cholery złom. Na drodze jeszcze? No bez przesady, ludzie. Lecimy dalej. Zresztą, jak widzę na kamerze, już komin jest widać. Teraz podjedziemy bliżej. No, już mnie ściągnęło. Ała, komar. Dobra, wiecie co, zostawię tutaj rower. Wypnę sobie kamerkę. Jak widzicie, tak to wygląda. Siemano, z tej strony piorun. Kurde, komar mnie ugryzł. Tu mam rower. Rock Rider przeżył wypadł. A tu macie komin. Tak, wiecie co, postanowiłem, że takie rzeczy, jak będę jeździł rowerem, będę wszystko nagrywał kamerką sportową. Nie będę odpalał telefonu, bo to nie ma sensu. Jest to po prostu głupotą. Pamiętacie mój filmik, jak to było wysprzątane wszystko i tak dalej? No to zobaczcie, jak to wygląda teraz. Jak mawiał Zbigniew Stonoga, to jest kurwa dramat. Normalnie syf, kiła i mogiła. Z meliny, meneli celestynowskich. Nic nie zostało, zawaliła się, widać, że nikt tu nie przychodzi na popijawę. Wejście do komina znajduje się w tym miejscu. A komin, to jest ten komin, zabytek przedwojenny. I zobaczcie, on masz, tak jest wysoki, ludzie. Jakby powiedział Zenek, o ja pierdolę! O nie!
Wszyscy zginiemy. No na pewno w tym bagnie. Nie wiem, ludzie, nie wiem, czy jak jechałem rowerem, to było widać. Ale uwierzcie, że to jest normalnie takie bagno, że utopić Riverside to nie jest problem. Zobaczcie, mi się buty nawet ślizgają. Jest normalnie taka glina, że ja pierdzielę. Jak jechałem, to już normalnie koła mi chodziły na prawo i lewo. Ale wiecie, nie po to myłem rower, żeby tak ładny rower teraz upieprzyć. Wjedziemy sobie tutaj z innej mańki. Dobra, wstawiamy kamerkę. Okej, mamy wszystko gotowe. O, mogę wsiadać. Jedziemy dalej. No to jak już mówiłem wam. Wiecie, powiem wam szczerze, ja też tu nie będę tak głupi zasuwał, bo to nie ma sensu upierdolić roweru w glinie. Trzeba zaczekać. Ruch uliczny. Jeszcze wyrykniemy się z innej bańki. Powiem szczerze, nie jest aż tak chujowo, jak się wydaje. Gdzieś tu był jeszcze wjazd na glinianki. Wiecie, ja muszę sobie przypomnieć, gdzie ten wjazd jest, bo jakoś w Wiechę nie byłem bynajmniej. I dla mnie to jest jak podróż w czasie. Dobra, tutaj jest jakiś wjazd. Zobaczymy dalej. Tu też coś jest. No to wiecie, chodzi o to, że ja wiem, gdzie chcę jechać. Dobra, widziałem wjazd. Robimy nawrót. Redukcja. Tak mówiła Hermiona Reductio. I lecimy. Nie, będziemy jechać na wolnym biegu. Wiecie, nie będę tutaj szalał, nie po to go sprzątałem. To jest ta ścieżka? Tak. Okej, to teraz robimy manewra. Manewra. Musimy znowu nawrócić. Bo wiecie, to jest zasadniczy problem, że tu mamy ruch. Właśnie. Ja sobie wejdę z roweru. Tu mamy, wiecie, rów. A ja nie będę lata skakał przez rów, bo nie jestem głupi. Czekajcie chwilę. Dobra. Ja, będziecie fajnie widzieć, jak to wygląda u mnie. Kliknę sobie na podgląd. Nie, no zajebiście to wygląda. Zajebiście to wygląda na podglądzie. I dobra, można zjechać. Jedziemy od innej mańki na gliniankę. Mówię, nie było mnie tu 10 lat, więc to się miejsce też trochę zmieniło. Jeżeli ktoś jest zainteresowany, wygooglujcie sobie Glinki w Celestynowie albo cegielnia Glinki w Celestynowie. Jak dobrze pamiętam, tu się jechało tą ścieżką. Uwaga, tu jest bardzo stromo, można się spierdolić. No i chuj,
jedno drzewo. Wiecie, ja nie będę tu niczego kalał. Bym się walił do wody. No, widać, że bardzo dawno tu nikogo nie było. Teraz Paweł H. napisze, wybrałeś sobie ekstremalnie zjebaną trasę. Wiem, Pawle. Ja chciałem wam pokazać to miejsce. O, tu sobie staniemy. Ręczny. Wiecie, postawić rower na tym bagnie to jest dopiero wyczyn. O, no. Film pewno pojawi się za jakiś czas. Widzę, że trzy kreski baterii mi zostały. Tak to wygląda. Wiecie co, powiem wam szczerze, ta kamerka sportowa jako kamerka to fajniej to wychodzi niż nagrywanie telefonem. O, tak wyglądają glinki w Celestynowie. Żaby. Chcę sobie pomost zrobił. Ciekawe dokąd to idzie, jak daleko. Ło, ale duża. Posłuchajcie. Dobre, nie? Idziemy dalej, zobaczymy dokąd to idzie. Tu jest drugi staw. Widzę, że tu ktoś ostro z maczetą działał. Aha, no i zobaczcie, i to jest ogólnie o, takie miejsce do połowu ryb. Fajnie to wygląda, wam powiem. Dobra, idziemy. Wiecie, ja tu przyjechałem ze względu sentymentalnego. Jak tu byłem dzieciakiem, to tu przychodziłem ryby łowić. Powiedziałem ryby łowić. Przejęzyczenie ze zmęczenia po prostu. Widzę moją bestię i komara wielkości pięści. Drugi staw też jest po lawy. A jedziemy dalej. A. Zapalę tu mnie oświetlenie od razu. Wiecie, bo chodzi mi o to, żeby nie było, że policja mnie dupnie bez oświetlenia i będą mandaty się zaraz, jak wiecie, o, posypią. O. O. Widać, że tu dawno nikt nie jeździł. Spróchniałem, nie? Tam dawno nie byłem. Mam nadzieję, że się da tam przejechać. Powiem wam tak, że trudność z wjechaniem tu jest jeszcze większa niż myślałem. O! O! Trzeba było się schylić, ale się udało wjechać.
Dobra, tu się przejdziemy z powrotem. Ręczny. Odwrócę go sobie. Powiem wam tak. Kiedyś to tu była normalna ścieżka, bo można sobie połazić. A teraz widzę, że jest dupa zbita. Centralnie. A zobaczcie. Tu mamy za dużo. O. Tu mamy drugi staw, bo są ogólnie trzy. Ten jest trzeci. Tamten pierwszy przy kominie jest. Ten jest drugi, a ten jest trzeci. No ogólnie trzy stawy. No tutaj daleko was nie poprowadzę. O kurde, ale tu dzikie ryby. No bo ogólnie poprowadzę was dotąd, bo tu już się kurde kończy. Widzę, że tu też ktoś. O, bobry. Zobaczcie. Bobry. Są tu bobry, to znaczy, że gdzieś jest żeń. Tam są gdzieś bobry, albo tam. Tam was nie poprowadzę niestety, bo tam wiecie, to zachodzi, robi kółko i tam aż do stawu dochodzi. W sumie można się przejść, dawno tu nie byłem. To jest taka gęstwina, że roweru mi nikt raczej nie zapieprzy. No to nie ma za co, macie wędrówki ze mną po lesie. Wow. Wiecie, nie licząc tego, że jest tu giga śmietnik, przejdę tutaj, przejdę. Udało się. O. Wow. Powiem wam tak, że bagno jest tu niesamowite. O, weźmiemy sobie na full obraz. Dwie kiereski baterii, wiem o tym. Dobrze, że ta kamera ma dobre zbieranie światła. Ała. Lepiej widać. No doszliśmy. Powiem wam szczerze, doszliśmy na full. O, tak ten staw wygląda z tej strony. No a tam dalej już nie ma przejścia, bo tam jest kanał zalany. I ten kanał idzie do pierwszego stawu. Ale nikt tu nie prowadził dawno meriolacji, więc sami wiecie jak to jest. Dobra, wracamy. Wiecie, zabrałem was w taką wycieczkę po glinkach w Celestynowie, po to, żebyście sobie zobaczyli, jak to wygląda od mojej strony. Takie fajne miejsce. Mówię tak zwane glinianki. O, bo zobaczcie, macie tutaj glinę. O, tak zwane glinianki. I tutaj w dawniejszych czasach wydobywano glinę na wyrób cegieł i tym podobnych. A tutaj się idzie. O, powiem wam szczerze, że mnie tu nie było już 10 lat i to miejsce bardzo się zmieniło. Jeżeli ktoś by był z okolic i tu chodził, to polecam buty, obuwie ze wzmacnianą podeszwą, bo tu często druty kolczaste leżą w ziemi, dechy nabite gwoździami. No i również wkrętami i inne dziwne rzeczy. O, tam stoi moje Cudorok Rider NTB. O, no jest tu głęboko, jest. Bardzo jest tu głęboko. To tak wiecie, to stąd jak się patrzy, to tak się nie wydaje, żeby to było głęboko, ale uwierzcie mi naprawdę, jest tu głęboko, cholernie głęboko. Nie radzę, żeby ktoś tu wpadł. Dobra, pojedziemy sobie tamtędy. Powiem wam szczerze, nie głupi był pomysł mojego kolegi z pracy, który mówi: stary, ale masz tą kamerkę sportową, dlaczego nie nagrywasz ją? W sumie, powiem szczerze, nie głupi pomysł. Zamiast telefon odpalać, to sobie kamerką nagrywam. Dobra, jedziemy. O. Powiem szczerze, że ledwo co tu już widzę, no ale kamerka widzi. A szczerze, jedzie się bardzo ciężko, bo zwierzątka wyryły nieźle drogę. Uwierzcie, że mi jest ciężej, nie się wygląda.
gaz zakręcamy. Mam nadzieję, że jest tu wyjazd, jak był kiedyś. A cholera, jasne drzewo leży. Musimy objechać. Znowu pojawi się. Wow! Wow, jaki rów! Teraz ktoś powie, znowu po jakichś rowach prowadzisz. Powiem wam szczerze, na tym terenie rowy to codzienność. Powiem wam szczerze, że nie jest fajnie stąd wyjechać. O, kurde, coś mnie gryzie, znowu jakieś komary. Powiem szczerze, jak macie ustawiony napęd, na minimum to jest ciężko jechać tu. A uwierzcie, że ten teren jest bardzo zdradliwy. No to teraz macie ekstremalny off-road w moim wykonaniu. Pojedziemy sobie deczkę na skróty. Fury. Ale się zarysowałem czymś, jakimś kijem. A, powiem wam szczerze, ja się kieruję względem dźwięku dochodzącego z ulicy. Już widzę, że jesteśmy blisko. Powiem wam szczerze, nie jest to miły odgłos. Jak kurwa desawanna w Afryce. A teraz wiecie, co to znaczy off-road NTB. Macie gdzie doskonały przykład. Akurat dziś. Bez żadnego udawania macie ekstremalny off-road. Po gliniankach. Widzę, gdzie jestem. To jakaś ścieżka jest. Jedziemy sobie, no. Mam nadzieję, że film wam się podoba, bo się trochę dla was staram. To weźcie to do ceny. Jest, bo ten off-road muszę... Uuuu, powiem wam szczerze, ale ból. Jak wam po nocy jeżyna przejeżdża. O kurde. O, będzie trzeba coś chlapnąć na wieczór mocnego, żeby się odkazić po takiej jeździe. No i tu mamy, wiecie, miejscowość. Ale musimy i tak kawałek przejechać, bo jeszcze raz chcę przejechać przez tę gliniankę. Tylko jednej beczki. Raczej mańki. O kurde, jakie doły. Nie wiem, czy wy to widzicie, o kurde. No to będzie fajny off-road. Tylko będzie da się tam. Udało się. Co to jest? O kurde. O kurde. Ale ja powiem wam szczerze. Rów. Powiem wam szczerze, co ja chcę, ale ja przez rów jeszcze nie jeździłem. To zmienia postać do cholery rzeczy. Jedziemy tędy, skoro się tam tędy nie da. Ja pierdzielę, ja tu krzywy. Co to jest? Na co ja tu wjechałem? Jakiś kołek. Dwa ludzie, chcieliście off-road, będziecie go mieć. Spory ten kołek.
Ja pierdziele, co tu jest? To jest więcej kołków. Jedzie malina. Cześć, muszę się zastanowić. Powiem wam szczerze, to nie to, że się cykam czy coś, że se koło przebije, ale wiecie, pierdzielić potężny rów to nie jest problem. Jeszcze problem tu jest taki, że znaleźć tu w miarę dobrą drogę do jazdy to też jest jakiś, powiem wam szczerze, wyczyn. Ale ja to robię, przyjaciele, dla was. Wow. I syf mi się zaplątał w sznurówki. Dobra, ja muszę jechać, bo mnie komary odpierdzielą. Nie no, ludzie tego jeszcze nie pisali. Ale będziecie mieli lepki mi zarąbisty z off-roadu. Dobra, wyjechaliśmy na jakąś hała, jakieś kurde robacy po tam nie łazi. Na jakąś łączkę. Ała. Co to? Jakieś kurwa pole! Jakieś pole z sadzonkami lasu. Bo to jest w dupę, gdzie ja wjechałem. Ja no powiem wam szczerze, że ja to muszę przejść. Zjechać mi na. O ja pierdziele, jakie to głębokie. To szczerze, droga tędy idzie. Chociaż idzie i tędy. Dobra, walić to jedziemy tędy. Jaj! O w mordę. Jakieś kołki. Powiem wam szczerze. Nie no, fajna zabawa, mi się podoba. Przeciskanie się pomiędzy brzuskami. Nie w tą stronę, dawaj jeszcze malina. Nie no, stery trzeba inaczej złapać, bo ja tu nie dam rady. Wiecie, wiedziałem, że mnie zdejmie. To nie miało już sensu. Chciałem, żebyście mieli off-road w moim, cholera jasna, wykonaniu. Przejedziemy tędyk. O, już widzę ścieżkę. Dobrze, widzę ścieżkę. Czekajcie, trzeba się trochę trzepać. O, widzę ścieżkę. O, tędyk nie pojadę, muszę jechać tędy. Bo tam patrzę, że jest już tak zarośnięte, że powiem szczerze, że nie przejedziemy tam. A tutaj widzę, że jest ścieżka. Jest, słuchajcie, chcieliście off-roadu, to ja wam daję. Wow! O! Ale się wyglebiłem. Powiem szczerze, nieźle się wyglebiłem. Chwila przerwy. O, paskę zapiąć. Wszystko całe, nagrywa. O, słuchajcie, są takie kołki, że głowa mała. A wiecie, że mam okazję, to sobie wolę. Wow. Wiecie, to sobie wolę dzisiaj poszaleć w ten sposób i polatać tak rowerkiem. A już będę najwyżej zdychał. Znowu gdzieś wyjechaliśmy. Jakie przeczury. Gaz do oporu. Puszczaj do cholery. A tu mnie trzyma jeszcze. W mordę. To są normalnie badyle. Dobra, jedziemy. Chuk. Wiecie co, nie jedziemy. Odepchnę się.
Wiecie, ja wiem, to nawet lepiej, że sobie tak dzisiaj pojeździmy, ponieważ wam mówię, o co mi chodzi. Będziecie mieli fajny film na YouTube. Jak się jeździ techniką MTB Offroad z mojej strony. Fajny film. Powiem szczerze, pod siedzę mnie leje niesamowicie. Bo nie dość, że na dworze mamy ciepło, to jeszcze tutaj się męczę strasznie, aby pojeździć sobie z wami tędyk. Tędyk. Musiałem żebeczko położyć na boku, żeby przejechać po tym. A, tędyk. Powiem wam szczerze, to nie jest tak, że tylko się ciemno zaczyna robić. Ja nie chcę tutaj do samej śmierci jeździć, a znam ten teren, ale... Kurwa, kołak. Ale wiecie, jak to w nocy. Czasem najlepsze drogi się nawet zmieniają. Ja nawet powiem szczerze, że nie jestem pewien, kurde, po czym ja jadę. No nie, no mniej więcej się dobrze kieruje. O, co to jest? Jakiś kołek. O, jakiś kołek. O, a tu kolejny kołek. A, jedziemy. A, czekajcie. Szoki jakieś zaschane. No dobrze, jadę. To jest ścieżka. To jest ścieżka przecież. Znaczy, że ona jest dalej. Kurde. Słuchajcie, to nie jest to, że zabłądziłem. Tylko wiecie, znaleźć teraz tę ścieżkę, którą się jeździło, to jest problem. Kurde, nie jest taki ciemnik. Dobra, jesteśmy mniej więcej. Ja pierdzielę, ale krzaki. Dobra, już mniej więcej kojarzę te tereny. I tu zaraz powinno, o jest. Jest wąwóz. Skoro jest wąwóz, to już jestem na dobrym, tak widzę, już jestem na dobrym miejscu. To jest dobra manka. Wiadomo, kołki. MTB, wow. Tu jakieś gałęzie są. Ja musiałem potem przejechać. Ja myślałem, że potem przejadę. Jeszcze jakiś pieniek. Widzicie, już wiem, gdzie jestem. Teraz coś będzie z buta. No wiecie, tu też są doły pokopane przez zwierzęta. Więc... O, już wiem, gdzie jestem. O, no nareszcie. Człowiek w swoim znanym terenie. O, niestety muszę zejść. Tędy widać, dawno nikt nie jeździ. Dlatego jest w takim ta droga stanie. Nie wiem. Ja myślę, że ja mam taką nadzieję, wiecie, że wam się podoba mój film na temat offroadu.
Teraz ktoś. O, zaraz ktoś się zacznie pewnie naśmiewać, że zgubił się i tak dalej. Nie, tylko wieczorem. Weźcie jeszcze pod uwagę, że ja tu 10 lat nie byłem, więc to miejsce się zarąbiście zmieniło. Więc ja nie pamiętam wszystkich tu lokacji. I to dosłownie. Wiecie, jak 10 lat nie jesteście w jakimś miejscu, to potem macie coś takiego, że nie pamiętacie do końca, gdzie co było. Oczywiście pieniek. Ale zobaczcie. Już wiem, gdzie jesteśmy. Jesteśmy po drugiej stronie tutaj. Bardzo dobrze. A zaczę się tak co odpierdolić. Ja chcę pojechać jedną stroną. Na razie człowiek wyjechał na znajome tory. No, zdecydowanie się tu zmieniło. A gorzej. Pamiętam, powiem szczerze, że kiedyś to było lepiej sprzątane, zadbane. A jak widzicie, teraz to wygląda tak, nie inaczej. No wiecie, dzikie zwierzęta też mają to do siebie, bo zrobiły tu pierdolnik niezły. Jesteśmy przy głównej drodze, ale my jedziemy tu. I znowu stoimy pod drzewo. Wiem, że tu ktoś przyjeżdża na pewno. Ale słuchajcie, ja się wybrałem, bo chciałem wam zrobić niezły film offroadowy. A glinianka jest, glinianki jeszcze nie przerabialiśmy nigdy. Da się tędy jechać? Chyba tak. No kurde, ja, że tu kurza twarz, że tu w ogóle już nikt nie chodzi. To w mordę. Powiem wam szczerze, jestem szokowany. Tu nikt już nie chodzi. O, jak huk. Kiedyś to naprawdę było można tu łazić. No, jakieś niby przejście jest. Spróbujemy. Szczerze, no nie wierzę, że to aż tak kurde zarosło. No, powiem wam szczerze, widać, że dawno już tu nikt nie było, w mordę. No. Powiem wam szczerze, że zdecydowanie. Tak. Ale ścieżka jest, więc pojedziemy. Aha, zaklinowałem się pomiędzy dwoma badelami. No to jedziemy. O, koniec. Dobra, słuchajcie, tu będzie koniec. Zawracamy. A, już wam tłumaczę.